TV. Jak zaczęła się twoja przygoda z DJ-ką? Ile miałeś lat, kiedy po raz pierwszy zagrałeś w klubie? I jak udało ci się dostać za konsoletę? Z tego co pamiętam, to chyba miałem 21 lat, jak rozpocząłem grać. Moja przygoda zaczęła się tak, że najpierw stworzyłem utwór André Michel, a potem zaczęły się propozycje grania, także musiałem troszkę podszkolić się w warsztacie. No i tak to wyszło, że rozpocząłem grać, czyli 21 lat. Wtedy rozpocząłem moją przygodę z DJ-ką. Jakie to uczucie zrobić ponadczasowy hit, który gra się po dziś dzień? Jakie to uczucie zrobić ponadczasowy hit? No wspaniałe uczucie. Myślę, że widząc klubowiczów, którzy nawet teraz, po tylu latach, reagują tak wspaniale na hit André Michel, no to można powiedzieć, że czuję się naprawdę... No jest to wspaniałe uczucie. Gdybyś miał wymienić jednego artystę, który by zagrał po raz pierwszy twój numer, kto by to był? Artysta, który pierwszy raz zagrałby mój numer, myślę, że byłbym to ja, z tego względu, że niestety nie byłem to ja, ponieważ najpierw zrobiłem utwór, był grany na imprezach, no także myślę, że byłbym to ja. Czy pamiętasz jakąś śmieszną sytuację z życia DJ-a? Czy pamiętam śmieszną sytuację? Myślę, że było ich wiele. Natomiast jedną ważną rzecz, może nie aż śmieszna, która była, ale zapamiętałem, to klubowicza, który miał tatuaż na całych plecach, André Michel. To było to. Co byś powiedział klubowiczowi, który podszedłby do ciebie i powiedział, że za dużo gadasz do mikrofonu? Myślę, że to pytanie nie jest do mnie, ponieważ ja staram się używać tego mikrofonu jak najmniej, także myślę, że to pytanie by nie padło, jeśli chodzi o moje granie i moje występy. Gdybyś miał zagrać ostatni numer w swojej karierze, co to by był za numer? Ostatni numer w mojej karierze, myślę, że byłby to utwór Undying Beautiful Things. Gdzie byłeś, jak cię nie było? Gdzie byłem, jak mnie nie było? Ciężkie pytanie. Byłem tu i tam, przede wszystkim byłem w Wielkiej Brytanii, także tam część życia mieszkałem, tam pracowałem. Ale teraz jestem, także to jest najważniejsze, że jestem i mogę brać udział w imprezach Retro Time i na tak. Masz receptę na hit? Czy mam receptę na hit? Na pewno kiedyś miałem, także to na pewno miałem, aczkolwiek myślę, że dobra linia basowa przede wszystkim i chwytliwa melodia, tak jak w André Michel. Mam nadzieję, że jeszcze powtórzę coś taki hit jak André Michel i będzie to drugi hit. Co ty na singla André Michel w pumpingowym stylu? Co ja na to? Myślę, że nie mam z tym problemu, także na pewno myślę, że to będzie dobry, chwytliwa wersja na nowy singiel. Także myślę, że to jest bardzo dobry pomysł i na pewno sprawdzi się na imprezach. Pumping TV.